Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowej i patrzcie, jesteśmy z Davikiem i zupełnie inaczej ubrani niż zwykle. Witam cię. Dzień dobry, witam dzień cię. Dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, stała się rzecz niesłychana. Zostaliśmy wspólnikami, otworzyliśmy własny biznes. Ja i Davik i zaraz wam pokażemy, jaki to Davik, ale zanim to pokażemy wam, jaki Davik, to oczywiście koniecznie zostawcie subskrypcję i lajka dla krówki, żeby, no wiadomo, żeby było dużo lajków i żebyście zostawili subskrypcję, żebyście byli na bieżąco, no bo subskrypcja, no to daje wam jakby obserwację mojego kanału i widzicie wtedy, kiedy są live'y i tak dalej, no pod warunkiem, że klikniecie dzwonka, to będziecie pierwsi już pod każdym względem. No i dobra, Davik, stworzyliśmy biznes wspólny, który już w sumie trochę u mnie widać, tam jest tam dalej. Ten komin widać i tak dalej. Zaraz tam pójdziemy. Słuchaj, Davik, ja na samym początku chciałbym ci bardzo serdecznie podziękować, bo to jest bardzo owocna i piękna współpraca i... Przepraszam. Żółwik. Tak jest. Bardzo ci dziękuję, bo to na pewno wypali. Będziemy najbogatsi na serwerze. No, totalnie, ale słuchajcie, musicie zachować to w tajemnicy, ponieważ to jest troszkę taki nielegalny biznes, tak. Więc nie możemy za bardzo, wiecie, z tym się chwalić, więc koniecznie musicie siedzieć cicho i nie mówić nic ani policjantowi, ani burmistrzowi, bo my to tutaj tak trochę na nielegalu robimy. No i oni mogą być troszkę bardziej, bardzo... Tym bardziej burmistrzowi, bo ja jestem na wygnaniu jeszcze i... No właśnie, ty tu w ogóle nie powinieneś być, na szczęście nikogo nie ma na serwerze poza nami, więc ten. Ale słuchajcie, bo pewnie się zastanawiacie, dlaczego mamy takie skiny, a nie inne. No to już wam omawiamy. O, tu jest właśnie moja tabliczka, którą sobie przygotowałem, a już mogę ją zniszczyć. Słuchajcie, tu się idzie do tajnego domku, do takiej tajnej bazy. No, wygląda to bardzo niewinnie. Jest tutaj, uwaga, piesek Delgado. Tak. Ale fajny piesiur. To jest właśnie piesek, który broni tego naszego nielegalnego biznesu, stary, żeby tutaj nam nikt niepowołany, kurczę, nie przyszedł, więc on będzie czekał, jak tu ktoś przyjdzie. No i słuchaj, wchodzimy tu. Wbijamy, tak jest. Taki niepozorny domek, nic nie ten, ale patrz, ale w tym miejscu... Jest cały punkt. Tu jest cały punkt operacji. Słuchajcie, jest to tajne laboratorium, w którym będziemy robić zbroje tak silne, że takich silnych zbroi to jeszcze na tym serwerze nie było. Będziemy najsilniejsi i będziemy je sprzedawać na nielegalu oczywiście gdzie indziej, no bo nie dostaliśmy pozwolenia od burmistrza na takie działania. No i w tym miejscu będzie można robić niesamowite zbroje, ale nie tylko zbroje, Davik, ponieważ również będziemy tutaj co robić? Mikstury, ponieważ mamy też tutaj do robienia mikstur, takie stoliki. No myślę, że to będzie coś niesamowitego, piece do przepalania ogromnej ilości żelaza, ogromnej ilości złota i czego nam tam będzie trzeba. No i to wszystko, to też urządzenie, w ogóle wiesz, do czego to służy? To jest, nie wiem. Do ściągania enchantów, jeżeli nam się jakiś nie powiedzie, to żeby nie tracić surowców, możemy ściągnąć enchanty i jakby jeszcze raz je narzucić. Więc to jest bardzo przydatne. Tu też mamy kowadło, żeby narzucić enchanty z książek, które również będziemy tutaj enchantować. To będzie coś niesamowitego. Nie zgadniesz, co się stało. Co się stało? Wiesz, dlaczego ja mam taką wielką głowę, ale teraz chyba padniesz ze śmiechu, bo miałem założoną swoją głowę na sobie. Co ty gadasz? Zapomniałem o tym, że mam założoną. Ale tak ładnie wygląda. Zostaw, to fajnie wygląda. Ale zostawię, no taki fajnie, fajnie. No i w tym miejscu, tutaj mam skrzynki, w których będę trzymał rzeczy, które będą mi potrzebne do tego, żeby... Tu jest póki co tylko jeden diament, ale tu będziemy mieli rzeczy, które będą nam potrzebne do tych wszystkich działań i tak dalej. No i najważniejsze, ponieważ no, nie moglibyśmy tak po prostu z diamentami i z tymi wszystkimi rzeczami wchodzić jakby do laboratorium i mając to w kieszeniach, no bo to by było totalnie niemożliwe. Mamy tutaj system, który zbudowaliśmy, ale ten system, jeżeli chcecie zobaczyć, jak działa, to wbijajcie do Davika na kanał, ponieważ właśnie w tym momencie tam jest już u niego odcinek, na którym pokazaliśmy, jak takie coś działa. No i słuchajcie, może na początek zróbmy tak, ja wezmę tego diamenta i uwaga, patrzcie, weź. Wkładamy go do tej skrzynki i klikamy tu i puszczamy. I na odcinku u Davika zobaczycie, gdzie ta skrzynka zajechała, więc koniecznie tam do niego wbijcie. I to jest to niesamowite laboratorium, w którym będziemy mogli tworzyć niesamowite rzeczy. I te wszystkie zbroje i tak dalej, i to wszystko będziemy sprzedawać różnym villagerom i innym osobom, które będą po prostu tego potrzebowały. Będziemy najbogatsi, Davik, wiesz? Będziemy właśnie, najbogatsi. Właśnie się tak podzieliliśmy obowiązkami, że tutaj, wiecie, Szczypson, Tościk, no umie już doskonale tutaj enchantować wszystko, ja się troszeczkę na tym jeszcze nie znam. Dlatego on jest tutaj jakby alchemikiem, wszystko mi tutaj wysyła, a ja z mojej bazy to odbieram, moi drodzy, i to sprzedaję i zyskujemy we dwóch takie pieniądze. No i dzielimy się 50 na 50, słuchajcie, żeby było sprawiedliwie. Pół na pół, tak jest, i tak jest. No i będziemy, no totalnie będziemy, przejmujemy ten serwer, będziemy najbogaci, tylko koniecznie, proszę was, nie mówcie nic ani policjantowi, ani burmistrzowi, bo oni nam totalnie pokrzyżują wszystkie plany, więc to by było bardzo niefajne, więc... Nie mogą nas zamknąć do więzienia, dokładnie. Bo będzie koniec po prostu. No wtedy to nie wiem, co będziemy musieli zrobić serię ucieczka z więzienia.
zlecenia chyba, no bo... Bo to jak tacy gangsterzy z nas, no to już będzie trzeba. No i więc słuchajcie, niech to jest tajemnica między mną, Dejwikiem, a wami. Niech nikt po prostu o tym nie wie. O, główka. Oj, wypada mi... Jak to się stało, nie wiem, że ona wypadła? Mam jedną twoją głowę, czekaj. Dam tutaj gdzieś, o, głowa wspólnika, żebym pamiętał, z kim pracuję, a ty sobie dasz u siebie swoją. Ale fajnie, dobra. Znaczy moją. Dobra, znaczy twoją. Tak, i będziesz miał głowę moją tam. No i dobra, dobra, no okay. I co? No i to jest nasz wielkie laboratorium, wielkie miejsce, w którym będziemy, no, pracować. Może wyjdźmy teraz tutaj. O nie, tutaj jest zamurowane, ktoś to zamurował. Ty to zamurowałeś? Tak, ja zamurowałem. Dobra, tak, to bardzo dobrze, to trzeba murować, żeby nikt nie wiedział, gdzie to jest. O nie, Dejwik. O, dobra, udało ci się. No myślę, że to jest takie bardzo, bardzo dobrze ukryte, to jest, mi się wydaje. I nikt tutaj nie powinien... Na pewno, niemożliwe to jest. Dobra, słuchaj, Dejwik, ja proponuję... Słucham, tak. Abyśmy w tym momencie... Nie mam pomysłu. Musisz zrobić zbroję, musimy pokazać na odcinku, jak będziemy zarabiać, musisz pokazać. No dokładnie, to proponuję, abyśmy, wiesz co, ale my już mamy tam zbroję na dole w sumie w tym laboratorium, tylko przydałoby się je teraz enchantować jakoś, w sensie... A który masz poziom? No 14 niestety, bo zginąłem. To poczekaj, może ja mam jakieś książki, bo wiesz co, no patrzę, może ja mam jakieś książki, wtedy zenchantujemy to za... Dobra, ja też zobaczę, bo ja też miałem jakąś książkę, więc może to nie tutaj, ale gdzieś miałem książeczkę. Zajdę do mojego magazynu. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze, jak budowaliśmy magazyn na live, no to żałujcie. Zostawcie koniecznie subskrypcję i dzwoneczek, żebyście widzieli, jak na live budujemy takie rzeczy. Dobra. Ja tu gdzieś miałem tu gdzieś, czekajcie, tu nie. Ajajaj, gdzieś tu miałem tą książkę z enchantami, może tu? Mam powolne opadanie. A ja mam chyba oddychanie pod wodą. O, super. No ja myślę, że ja znajdę kupca na to. Ja na pewno znajdę na to kupca, więc możemy zrobić taką. No dobra, no to, ale to byśmy musieli zrobić budki z powolnym opadaniem i hełm z oddychaniem, nie? Tak. No to zróbmy coś takiego, tylko... Cwaniaku, pokaż mi, gdzie ty masz magazyn, bo ja ostatnio szukałem. A, szukaj w jednej z... No właśnie, już znalazłeś. To jest twój... Aha, lol, ale tu ładnie jest, no nie? Co? To ale jest ty niesamowity magazyn. I słuchaj, stary. Ja. I tu patrz, jest zejście do kanałów. Tu. Ja. Do tych kanałów? No. To jest niesamowite. W życiu bym się nie... Wszędzie dostęp, wszędzie jestem teraz. Ale to super wygląda. No, ale to budowałem chyba półtorej godziny na live. Wow. Ale to super wygląda, jestem pod takim wrażeniem. No nie, ja też jestem dumny z mojego magazynu. No, to tutaj odłożyłem sobie ją. Ja tak za bardzo, w sumie to mam pusto prawie, że w tym... Ale jest okej. Okay. A i słuchaj, pokażę ci jeszcze jedną rzecz ukrytą, kurczę, bo to jest dopiero. Wyjdź tutaj na górę. Dobra, idę. Wiesz, wydaje się, że tutaj te wszystkie te to są tak dla zmyłki, nie? Tak. Żeby nikt nie zauważył tutaj. No tylko ty o niej wiesz póki co. Co to jest? Ale co tam jest? A nic, to tu... O nie, i tak teraz wyjdziesz. Wow. Nie nurkuj, tam czekaj, uwolnię cię tu. To jest popłytka, o dobra. No i zamuruj to tam. Dobra, ale patrz, ale ten jest wyjątkowy. Skrzynia Endu? Ender chest, no. Wow, no to jest tak niesamowicie ukryta, żeby tutaj nie było ten... Skarbów tutaj nie masz, a dobra, bo to moja skrzynia. No bo to dokładnie. No, więc tak, no słuchaj, mi się wydaje, że nam się szykuje tak owocny biznes, że takich głów tutaj diamentowych, jak ja tu mam, to będziemy mogli mieć ile chcemy. Ja ci powiem, że twoja skrzynka z diamentami na pewno będzie zapełniona. No z tego co patrzyłem, jakie są ceny takich enchantowanych zbroi na naszym ryneczku tam w innej wiosce, no to naprawdę zarobimy bardzo dużo. Tylko nie wiem, czy wyrobisz z zamówieniami, bo ich będzie naprawdę dużo. No ja będę pracował dniem i nocą, żeby to wyrobić. O nie, creeper tam jest. O nie, uważaj, bo leci do ciebie. Cześć, musimy go zabić. Spoko, mam go! O, ale dostał petardę. Pięknie. O nie, tu się nie da wrócić w drugą stronę, więc trzeba tak zrobić. No ale kurczę, no mi się wydaje, że takich plaż też, stary, jak ta plaża, to będziemy też mieli mnóstwo. No, że my wykupimy całe morze, stary. I na morzu wybudujemy sobie jacht. Wyobraź sobie i wtedy tak Palion albo Neonek, jak oni będą biedni, a my tacy bogaci, bo ten cały biznes tak wypali. I wykupimy całą wioskę. Wykupimy wszystko, całe Palionowo, całe będzie nasze. Ojej, ale będziemy najbogatsi przecież.
A czy, tylko pamiętajcie, nic nie możecie powiedzieć, nie możecie ani słówka, no nie, no nic to nie możecie pisnąć, bo to będzie musi koniec. Musi być tajemnica, to musi być tajemnica. No dobra, słuchaj, w ogóle Bicona ulepszyliśmy w ogóle, też możesz powiedzieć. A, no to też, no ulepszyliśmy, teraz już mamy, na co my to mamy? Na wszystko już chyba, nie? Czy można jeszcze bardziej? Tak, tak, chyba już nie da się bardziej. Szybkość 2, no, ja już tak zasuwam tutaj. Mega szybko. Mega szybko, o tu w ogóle, help me, ktoś jeszcze ci nie pomógł? No nie, chyba tego nie zniszczyłem. A ja założę to. Bo wiesz, teoretycznie jestem jeszcze uwięziony, więc wiesz, w sensie wygnany, więc... No, ale fajnie to wygląda. Strasznie mi się podobają te głowy, które można sobie pozakładać. No, kolejny mob, który nas próbuje tu storturować. No dobra, słuchaj, Davik, to by było na tyle w tym odcinku. Udało nam się jakby pokazać ludziom biznes. Pamiętajcie, to jest ściśle tajne, łamane przez nie powiedzcie nikomu. O nie, no widzisz, kolejny, oni już się na nas, oni już wiedzą, nas okraść. No, już wiedzą, kto jest najbogatszy na tym serwerze. No więc tyle, no biznesmen Dave, no i doktor Szczypson, mam twoją głowę, doktor Szczypson, żegnają się z wami, do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19, jak będziemy robić pierwsze transakcje, pierwsze zbroje i będziemy się wzbogacać po prostu. Więc wbijacie do Davika. Do zobaczenia już jutro. Na razie. Pa, pa. Hejko, elu.